Były premier Leszek Miller, obecnie eurodeputowany. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie premierze, chyba pogłoski o końcu geniuszu politycznego i strategicznego Jarosława Kaczyńskiego były przedwczesne. Proszę zobaczyć, on zdołał podzielić opozycję, zanim ta zdążyła się zjednoczyć, prawda? Myślę, że wczoraj pan Kaczyński miał spokojną noc i mógł spokojnie oglądać swoje ulubione rodeo. Bo jeżeli pani by mnie zapytała, kto najwięcej skorzystał na tych wczorajszych wydarzeniach, to na pewno Kaczyński, a pani już o tym wspomniała, ale także i Ziobro, dlatego że Ziobro umocnił swoją pozycję człowieka niezłomnego. Mm-hmm. A w jakiej pozycji postawił się Włodzimierz Czarzasty, panie premierze? To się oczywiście wszystko okaże, bo tego rodzaju spotkania o takim ładunku politycznym i o takich emocjach, one wywołują skutki dopiero po pewnym czasie, ale na pewno opozycja jest w trudniejszej sytuacji niż była. I ta kondycja opozycji jest marna i dlatego, że właśnie jeden z klubów opozycyjnych, Lewica, na boku gdzieś układa się z PiS-em, ale także, że opozycja sama ze sobą nie negocjuje i nie rozmawia. I te wczorajsze wydarzenia na pewno i tak jakby skwaszą i tak skwaszoną atmosferę wśród opozycji. No dobrze, panie premierze, ale zna pan Włodzimierza Czarzastego całe lata. Umie pan wytłumaczyć, albo czy mógłby pan wytłumaczyć mnie i przede wszystkim naszym widzom, w jaki sposób Włodzimierz Czarzasty doszedł do tego, że trzeba postąpić w taki, a nie inny sposób? Ja pamiętam, że Lewica od początku trochę była podzielona, jeżeli chodzi o to stanowisko w sprawie Funduszu Odbudowy, bo jedni mówili, że bezwarunkowo poprą, drudzy potem zaczęli stawiać warunki, kiedy postawiła je Platforma Obywatelska. Potem pod sam koniec Lewica złożyła te swoje propozycje dosłownie w ostatniej chwili. Kilka dni w zaciszu gabinetów i w tajemnicy rozmawiała z Michałem Dworczykiem. Co sobie myślał Włodzimierz Czarzasty? Znaczy, kogo on chciał ograć i czy może po prostu, albo nie, to będzie druga część pytania. Kogo chciał ograć i co sobie wyobrażał, próbując porozumieć się ze Zjednoczoną Prawicą właśnie w tej sprawie? No, Czarzasty na pewno rozpoczął nowy serial w polskiej polityce, który można nazwać Przychodzi Czarzasty do Dworczyka. Mocne porównanie. I zapewne zakładał, że odniesie bezdyskusyjny sukces, ale zdaje się, że nieco zapomniał, iż skoro przez całe lata PiS w elektoracie Lewicy przez tego samego Czarzastego, jak i innych polityków Lewicy, był pokazywany jako śmiertelny wróg i to wróg nie tylko dla Lewicy, ale w ogóle dla polskiej praworządności, dla polskiej demokracji, no to po takim zwrocie spora część elektoratu Lewicy przeżywa jakąś konfuzję, jakieś niezrozumienie tej sytuacji. Tym bardziej, panie premierze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale dokładnie jeszcze pan dotknął tego, co chciałam zapytać, bo ten elektorat Lewicy w ostatnim czasie także bardzo mocno się zmienił. Odmłodniał, mówiąc delikatnie. Lewica ma w tej chwili, miała do wczoraj, najwyższe poparcie wśród młodych ludzi, wśród ludzi, którzy walczyli o prawa kobiet, wśród ludzi, którzy wychodzili na ulicę, wśród ludzi, którzy nie byli w stanie na polskiej scenie politycznej znaleźć ugrupowania takiego dla nich. No i ostatnie badania pokazywały, że swoje nadzieje położyli na Lewicy. No i teraz pytanie, co czują po tym, czego się dowiedzieli wczoraj? To po pierwsze, a po drugie, proszę pamiętać, że poparcie dla szeroko rozumianej Lewicy nie przekłada się automatycznie na poparcie konkretnej partii politycznej. Mhm. Bo te badania raczej dotyczyły wartości lewicowych. Jakaś część badanych bardziej się kierowała na te wartości niż na określony szyld partyjny. Jak przyjdą wybory, to zobaczymy, jak to się tam kształtuje. Natomiast jeżeli już Lewica doszła do wniosku, że warto z tym swoim wrogiem rozmawiać, to mogła zdecydować się na więcej. Miała bardzo silną pozycję negocjacyjną, bo
Morawiecki był w narożniku, jako że Ziobro odmówił mu swojego poparcia w głosowaniu ratyfikacyjnym. Więc w takiej sytuacji stawia się bardzo wygórowane żądania i te postulaty, które zgłosiła Lewica, mogą być podzielone na te, które dotyczą problemów finansowych i budżetowych związanych z Krajowym Planem Odbudowy i na te, które z tym nie są związane, ale są ważne dla Lewicy. No na przykład w kampanii wyborczej na każdym spotkaniu Czarzasty apelował do emerytów mundurowych skrzywdzonych represyjną ustawą emerytalną. Apelował o poparcie, mówiąc, jak Lewica będzie w Sejmie, to my wam te emerytury zwrócimy i cofniemy tą ustawę. No to była idealna okazja, żeby ten postulat położyć na stole, czy też inne dotyczące równości praw kobiet, spraw dotyczących aborcji i tak dalej. I na pewno z tego punktu widzenia patrząc, to elektorat Lewicy jest głęboko zawiedziony. A pan osobiście jest zawiedziony, czy pan się spodziewał, że taka sytuacja może mieć miejsce już od początku, kiedy Lewica w taki, a nie inny sposób stawiała tę sprawę? Nie, no ja też jestem zawiedziony, bo wie pani, te postulaty, nawet takie, które są związane z Krajowym Planem Odbudowy, jak na przykład środki dla samorządów czy dla szpitali, to one są wpisane już w dyrektywę Unii Europejskiej, więc można powiedzieć, że one i tak by musiały być w tym planie wyłuszczone i tak by musiały być. Panie premierze, ale a propos właśnie tych środków, a propos na przykład środków na szpitale, bo Robert Biedroń dosłownie chwilę po zawarciu tego porozumienia wyszedł na konferencję prasową, widzieliśmy fragment przed naszym spotkaniem i mówił z dużą dumą o tym, że będzie 1 mld zł na wyremontowanie szpitali powiatowych. Po czym mamy informację ze strony rządu, że to nie będzie 1 mld, tylko że to będzie 750 milionów. I to jest dosłownie kilkadziesiąt minut po tym, jak to spotkanie się odbyło. Więc to chyba najlepiej świadczy o tym, jak to zostało wynegocjowane i jak bardzo nie można ufać. Straciliśmy łączność? Czy coś dzwoni do pana premiera? Panie premierze? Halo, halo, słyszymy się, czy się nie słyszymy? To niestety, drodzy państwo, tak bywa na tych platformach komunikacyjnych. Aha, Kuba, czyli dowódca reżyserki, mówi, że jeszcze będziemy się łączyć ponownie. Widocznie w Brukseli nie do końca przepustowość internetu jest taka, jaka powinna być. Ja państwu przypomnę jeszcze w międzyczasie właśnie, co wynegocjowała Lewica i o czym my w ogóle rozmawiamy w tej chwili, dlatego że mówi się tak, 30% środków do dyspozycji samorządów. Z tych wszystkich pieniędzy wynegocjowała w ramach Funduszu Odbudowy. Widzę już pana premiera Leszka Millera raz jeszcze. Panie premierze, więc powtórzę pytanie. 1 mld na szpitale, powiedział Robert Biedroń. Rząd odpowiada, nie, 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 żaden miliard, 750 milionów. I to było kilkadziesiąt minut po tym spotkaniu. No właśnie, więc wie pani, tu popełniono kilka błędów natury takiej organizacyjnej. Po pierwsze, takie spotkanie powinno się odbyć z całym klubem Lewicy, a nie tylko z wybranymi osobami. Po drugie, na zakończenie spotkania powinien być komunikat, w którym się te wszystkie ustalenia jakby wpisuje, prawda? Powinna być przedstawiona również ze strony rządu projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Unii Europejskiej o zasobach własnych, no bo wczoraj o tym rozmawiano, ale Morawiecki nie pokazał swoim partnerom tej ustawy, a dwie godziny później ona była przyjęta przez Radę Ministrów, więc jest pytanie, dlaczego Lewica tego nie zażądała. Wreszcie dobrze byłoby, gdyby w tych ustaleniach również napisać, że Morawiecki się zobowiązuje, że z tym planem, Krajowym Planem Odbudowy przyjdzie do Sejmu i poprosi o debatę na ten temat. No. A tak, debatę już wnioskowała Koalicja Obywatelska, nie wyszło i pewnie Czarzasty wiedział, że to nie wyjdzie po prostu. Pani, ale tak to wyglądało na to, że to jest robione tak nieco po cichu, tak bez świateł reflektorów, to zawsze wzbudza podejrzenia. Zawsze wzbudza podejrzenia, że jest jakieś drugie dno, że coś w tym o tym chodzi. A sama pani wspomniała, że sam Morawiecki to jest człowiek, do którego nie można mieć zaufania. On przecież dwa razy musiał przepraszać. Opozycja tak twierdzi. Ale nie tylko opozycja, no sądy tak twierdzą, bo dwa razy pod wpływem
sądowych musiał przepraszać, więc wiarygodność tego wszystkiego jest bardzo mała. Już nie mówiąc o tym, że nawet jeżeli te wszystkie ustalenia zostaną tam włączone do tego planu odbudowy, to on musi zyskać aprobatę Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej. No i zobaczymy, czy to się w Brukseli ostanie. Panie premierze, wspomniał pan kilka minut temu, że to Włodzimierz Czarzasty zaczął pisać taki nowy scenariusz serialu Przychodzi Czarzasty do Dworczyka. Rozumiem, że wczoraj był pierwszy odcinek, a czego pan się spodziewa w kolejnych? No teraz wszystkie te słowa, które wczoraj padły na konferencjach prasowych, będą weryfikowane. Wczoraj zobaczyliśmy pierwszą odsłonę mechanizmu propagandowego. No, w momencie, w którym premier w kancelarii premiera mówił o tych ustaleniach, za jego plecami stały samochody z billboardami, na których było napisane, że 770 miliardów złotych dla Polski załatwił pan premier. Ani słowa, że to są pieniądze z Unii Europejskiej, oczywiście ani słowa, że Lewica ma coś z tym wspólnego. No i ani słowa, że w ogóle nie rozmawiamy o 700 miliardach, tylko zdecydowanie mniejszej kwocie, jeżeli chodzi o tę ustawę ratyfikacyjną, prawda? Nawiasem mówiąc, to nie jest żadne 770 miliardów w sensie pewności ratyfikacji. Bo jeżeli chodzi o tą kwotę, która ma być ratyfikowana, to jest 58 miliardów euro dla Polski, czyli jakieś 260 miliardów złotych. Więc już od razu widać, że ta chęć takiej manipulacji, przełożenia tego wszystkiego na efekty propagandowe jest najważniejszą rzeczą, którą Morawiecki i PiS będą realizować. Panie premierze, a rozumie pan ten argument, no przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, która mówi, to jest zdrada ze strony Lewicy? Nie, to jest za mocne, wie pani. To, że tam różni ludzie rozmawiają w zaciszu gabinetów w Sejmie czy poza Sejmem, to jest kuchnia polityki. Oczywiście byłoby znacznie lepiej, gdyby opozycja w całości uczestniczyła w tych negocjacjach i jakiś dokument ustaleń podpisała. Bo to sieje nieufność, co się wczoraj stało. Ale używanie sformułowań, że to jakaś zdrada i tak dalej, nie, to ja się pod tym nie podpisuję. Ale chyba o jedności opozycji, wspólnym bloku i współpracy możemy już zapomnieć, prawda? Najpierw było głosowanie na Rzecznika Praw Obywatelskich, teraz mamy zdecydowanie poważniejszą historię z Funduszem Odbudowy. Wydaje się, że to wszystko runęło, zanim ktokolwiek na poważnie zaczął to budować. Tak, na pewno można się z tym pożegnać, przynajmniej na jakiś czas, bo być może tuż przed wyborami, rok przed wyborami czy pół roku przed wyborami sprawa odżyje, ale niestety jak na razie można się z tym wszystkim pożegnać, bo nie masz się z czego cieszyć oczywiście. Można powiedzieć więcej, że wczoraj z punktu widzenia Morawieckiego, no to Lewica została potraktowana bardzo instrumentalnie. Jemu brakowało głosów Ziobry, te głosy pozyskał i zaraz potem odbył... Panie premierze, a może jest tak, że Włodzimierz Czarzasty dał się wykorzystać instrumentalnie, ponieważ potwornie boi się przedterminowych wyborów. Po prostu. Bo to wygląda na taką ucieczkę do przodu trochę. Może to o to chodzi? Nie wiem, wie pani, co tam, czym się kierował Czarzasty. No może po prostu uznał, że to jest taka wspaniała okazja, żeby wyróżnić się na tle opozycji, pokazać swoją sprawczość, pokazać, że Lewica nie jest w żadnym wypadku izolowana, że może rozmawiać nawet z premierem. Pewnie to raczej to zdecydowało. No taka chęć ugrania czegoś, pozyskania jakiejś popularności. Jak powiadam, to ja nie wiem, czym to się skończy. Może być różnie. Na razie odnoszę wrażenie, że na razie nic nie jest gwarantowane, nic na piśmie nie ma i że duża część elektoratu lewicowego bardzo to przeżywa, co się wczoraj stało. Panie premierze, a sądzi pan, że Koalicja Obywatelska sama poniekąd trochę, no bo też sobie naważyła tego piwa, teraz musi je wypić, postawiła się w sytuacji bez wyjścia, bo cokolwiek nie zrobi w tej chwili będzie źle. Poprze, będzie źle i będzie niekonsekwentnie. Nie poprze, no elektorat, co pokazują wszystkie badania opinii publicznej, kompletnie tego nie zrozumie. Nie, no oni muszą zacisnąć zęby i głosować za ratyfikację. No jak to wytłumaczą?
No tym, że sprawa jest przesądzana. No to niech się wstrzymają od głosu. Mogą się wstrzymać, ale wie pan, ja bym na ich miejscu zacisnął zęby i zagłosował za, dlatego że w tej sytuacji nie ma co ustawiać się pod prąd, skoro wiadomo, że prąd jest tak silny, że dotrze do celu, więc lepiej powiedzieć, stanęliśmy w sytuacji przymusowej, będziemy dalej działać, będziemy patrzeć na ręce, będziemy się przyglądać, jak te pieniądze są pożytkowane, ale oczywiście głosujemy za tym, żeby decyzja Rady Unii Europejskiej była w polskim Sejmie ratyfikowana. Panie premierze, takim głównym argumentem Koalicji Obywatelskiej głosowania przeciw ratyfikacji w sytuacji, kiedy nie zostaną spełnione pewne warunki, jest to, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi sobie z tych unijnych pieniędzy fundusz wyborczy. Wiemy, że no co prawda pierwsze pieniądze prawdopodobnie będą płynąć już pod koniec tego roku, ale największa transza ma być w roku 2023, kiedy w konstytucyjnym terminie powinny odbyć się wybory. Czy rzeczywiście sądzi pan, że te zabezpieczenia wydatkowania środków unijnych są tak słabe w tej chwili, że Prawo i Sprawiedliwość może je rozdzielić tak, żeby sprawić, że to jednak będzie fundusz wyborczy? Ja uważam, że te zabezpieczenia są mocne z dwóch powodów. Po pierwsze, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z lutego tego roku jest bardzo precyzyjne i ono jest wiążące i stosowane bezpośrednio. To znaczy rząd nie ma żadnej swobody w jego interpretowaniu, a ono ustala 5 głównych filarów, na co te pieniądze mogą być wydatkowane. Zaczynając od zielonej transformacji, transformacji cyfrowej, opieki zdrowotnej, konkurencyjnej gospodarki i tak dalej. Więc to nie jest tak, że potem rząd wyśle fakturę do Brukseli i Bruksela jest zobowiązana każdą fakturę zrealizować. I co więcej, Unia sobie zastrzegła również bardzo pieczołowitą i precyzyjną kontrolę realizacji wydatkowania tych środków. Jednym słowem, czy one są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. I nie tylko będzie to ocena dotycząca prawidłowości wydatkowania z punktu widzenia finansowego, ale także poszanowania praworządności. Ja przypomnę, że w końcu ubiegłego roku przyjęto specjalne rozporządzenie o warunkowości budżetowej. Ono wprawdzie w tej chwili jest zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Węgry i Polskę, ale myślę, że Trybunał się szybko z tym uwinie i zakładam, że werdykt Trybunału będzie pozytywny dla tego zarządzenia. W związku z tym każdy wydatek, także ten z Unijnego Funduszu Odbudowy, będzie oglądany pod kątem przestrzegania w Polsce praworządności. No dobrze, panie premierze, ale z drugiej strony mamy dobrze znany już wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Wiemy, że ten wniosek będzie rozpatrywany pod przewodnictwem, tak to nazwijmy, sędzi Krystyny Pawłowicz. Chodzi o to, że no wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie, które mówi o tym, że nie ma czegoś takiego jak prymat prawa europejskiego nad tym naszym prawem krajowym, wewnętrznym. No i co wtedy? No i będą sobie w Prawie i Sprawiedliwości, mając już te pieniądze, działać tak, jak orzeknie Trybunał Konstytucyjny. No przecież to jest bardzo pięknie pomieszane wszystko. No, dlatego, że to nie będą pieniądze przekazane jednorazowo. Mhm. One będą wypłacane w ratach i w każdej chwili mogą być wstrzymane. Jeżeli na przykład Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej dojdą do wniosku, że środki są wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, to one po prostu zostaną wstrzymane. Natomiast sądzi pan, że Unia Europejska będzie chciała się tak boksować z Polską non-stop? Czy oni już po prostu dadzą te pieniądze, mówi, a idźcie i po prostu zarządzajcie sobie tym wewnątrz swojego kraju? Nie, no nie tyle, że to nie chodzi o to, czy będzie się chciało, tylko po prostu te instytucje europejskie muszą to zrobić. Mhm. Bo inaczej narażają się na to, że łamią unijne prawo. Unijne prawo i do tego absolutnie jednoznacznie zobowiązuje. Teraz pani dotknęła bardzo istotnej sprawy, bo dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego. Niech pani zwróci zresztą uwagę na symbolikę. Wczoraj Lewica spotyka się z pisowskim rządem, a dzisiaj pisowski Trybunał Konstytucyjny rozpoczyna posiedzenie, które ma... czy też może być początkiem nieformalnego polexitu.
bo według PiS-u całe to dzisiejsze wydarzenie jest po to, żeby uniknąć stosowania środka tymczasowego, jakim ma być decyzja TSUE w sprawie zamrożenia Izby Dyscyplinarnej. Mhm. Ale to jest myślenie bardzo krótkowzroczne, bo jeżeli Trybunał tak rzeczywiście orzeczy, że Trybunał Konstytucyjny, że władze Unii Europejskiej nie mają prawa ingerować i pytać się, czy sądy w Polsce są niezawisłe, to Unia Europejska nie, w żadnym przypadku nie podzieli poglądu, że kraj członkowski może wybierać sobie z prawa europejskiego takie zobowiązania, które mu odpowiadają i odrzucać takie, które mu nie odpowiadają. Więc może to się skończyć tak, że będziemy mieli zawieszone pieniądze z budżetu i funduszu odbudowy, a w dodatku jeszcze, jeśli Trybunał Sprawiedliwości dojdzie do wniosku, że jego wyroki nie są respektowane, no to Polska będzie płacić wielomilionowe kary za każdy niewykonany wyrok. Więc to na posiedzeniu tego Trybunału jeszcze przewodniczy Krystyna Pawłowicz, która nazywała Unię Europejską, już nie powiem jak, a flagę unijną szmatą, więc to jest też znamienne. Ja uważam, że to jest prowokacja i to jest prowokacja kwietniowa. Dlatego, że pani sędzia, która jeszcze niedawno, która do dzisiejszego dnia uważa, że Unia Europejska jest nieszczęściem, że modli się i prosi Pana Boga, żeby ta Unia upadła i że w ogóle to jest szmata i tak dalej. Ktoś taki stoi na czele zespołu orzekającego. To jest po prostu coś absolutnie niesłychanego. To tylko można traktować w jednej kategorii, w kategoriach prowokacji. I tak to zostanie w Unii Europejskiej odebrane. Panie premierze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Leszek Miller, były premier, eurodeputowany. Dużo zdrowia, dużo siły. Dobrego, spokojnego dnia panu życzę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do widzenia. Dziękuję.